Siemanko, witajcie panowie na YouTubie dobryrowery.pl. Witam was znowu na promie. Tym razem płyniemy na wyspę Brać, ale dzisiaj nie będzie vloga, bo vlogi z Braciu już były tydzień temu. Dzisiaj będzie coś, czego dawno nie było, czyli na gorąco pokażę wam pierwsze wrażenia i recenzję kurtki rowerowej, którą na mnie widzicie, czyli Bontrager Circuit, kurtki, którą dzisiaj mam na sobie pierwszy raz. No i postanowiłem dzisiaj wam zrobić taką kompleksową prezentację, czyli najpierw sobie opowiemy nieco o tym, ile ta kurtka kosztuje, co ma do zaoferowania, a potem pokonamy sobie w niej stóweczkę po wyspie Brać w warunkach takich wieczno, powiedziałbym, potencjalnie deszczowych. No i zobaczymy, jak te wartości techniczne się sprawdzają w zestawieniu z rzeczywistością taką rowerową. Więc dzisiaj recenzja Bontrager Circuit. No to lecimy. Kurteczka Bontrager Circuit. 299 zł kosztuje. Jest zdaniem Bontragera kurtką typowo przeciwwiatrową. To nie jest kurtka przeciwdeszczowa. Ten materiał nie ma żadnych magicznych właściwości, jeżeli chodzi o ochronę przed wodą. On jest miękki w dotyku, miły w dotyku. Nie jest jakimś takim ortalionem, ani takim chamskim workiem, jak te kurtki takie typowo przeciwdeszczowe zwijane. Zadaniem tej kurtki jest ochrona nas przed wiatrem, przed zimnem i umożliwienie nam wyjścia na trening w takiej kurtce. To nie jest kurtka, którą ubieramy tylko w awaryjnych sytuacjach po to, żeby nas ochroniła przed deszczem albo przed wiatrem na zimnym zjeździe, a jazda po płaskim czy troszeczkę większy wysiłek zaraz skończy się kompletnym zaparowaniem i zapoceniem. Kurtka, jeżeli chodzi o konstrukcję, bardzo prosta. Tak naprawdę mamy tutaj wyłącznie z takich wyróżniających się rzeczy po prostu dwa panele oddechowe pod pachami. Jeden po prawej, drugi po lewej. Mamy tutaj zapinaną kieszonkę, która znajduje się w tym miejscu. W kieszonce jest wyjście na słuchawki. Możecie sobie tak naprawdę jeździć w słuchawkach, jeżeli ktoś jest na tyle szalony i po polskich ulicach będzie jeździł ze słuchawkami. Tak jak sobie to wszystko rozepniemy, to widzicie, że w środku jest wyjście dla tych słuchawek. Tutaj. Materiał, jak widzicie, bardzo prosty, nie ma tutaj żadnych specjalnych zdobień, wykończeń. Są szwy, które są całkiem dobrze zaprojektowane, nie przeszkadzają. Rozmiar to jest oczywiście SK, w Bontragerze generalnie jest duża rozmiarówka. Ja przy 1,78 m wzrostu i zdecydowanie nie do końca kolarskiej budowie. Preferuję S-ki, żeby one były dopasowane w tego typu kurtce. Dopasowanie jest szczególnie ważne, ponieważ ona za luźna będzie wam po prostu łopotała na wietrze i nie będzie zbyt wygodna. Kolory są różne, ten jest moim zdaniem wyróżniający się, wygląda trochę jak koło ratunkowe, jak już jesteśmy w takich marynistycznych klimatach. Jest też kolor żółty, jaskrawy, taki jak buty Bontragera, akurat jest do czego porównać. No jest kolor czarny, dla tych, którzy lubią rzeczy stonowane, aczkolwiek od jakiegoś czasu pewnie w moim przypadku chyba dojrzałość się włącza, bo zauważam, że jednak jaskrawe kolory mają swoje plusy, jeżeli chodzi o jazdę na szosie, no bo jednak statystyka nie kłamie i po prostu osoby, które jeżdżą na szosie, na rowerach w bardziej jaskrawych kolorach, osoby, które jeżdżą bardziej jasnymi samochodami, jasnymi motocyklami, mają po prostu mniej wypadków, no taka jest brutalna prawda. To, co jest lepiej widoczne, najczęściej po prostu jest zauważalne wcześniej, a tym samym pozwala uniknąć wielu nerwowych sytuacji. Jak widzicie, deszczowi udało się uciec, ale było momentami chłodnawo. Czas na trochę wrażeń z kurtki, z jazdy w kurtce, która ostatecznie okazała się troszeczkę ciepła na dzisiaj, więc w końcu została zdjęta. No ale pierwsze wrażenia jak najbardziej można już podsumować. Ogólnie rzecz biorąc, cóż, w porównaniu z takimi typowymi kurtkami przeciwdeszczowymi na zasadzie ceraty, to na pewno troszeczkę lepiej sobie radzi z odprowadzaniem ciepła, aczkolwiek jest to w zasadzie efekt taki, że ona po prostu robi się mokra, nasiąka, natomiast nie trzyma tej wody i tej wilgoci tak bardzo pod spodem, czyli efekt jest taki, że nie zamieniamy się w jeżdżącą parówkę, natomiast kurtka robi się mokra. Ten efekt nie jest tak duży z przodu, natomiast plecy robią się mokre i efekt jest taki, że jeżeli stajecie na dłuższą chwilę, no to siłą rzeczy robi wam się troszeczkę chłodniej, więc warto o tym pamiętać. Aczkolwiek dużym plusem tej kurtki, którym jest takimi typowo przeciwdeszczowymi kurtkami, jest to, że można w niej normalnie wyjechać na trening. Będziecie się pocić, kurtka będzie się robić mokra, nie wiem, pod pachami, na plecach, ale przynajmniej będzie się dało w niej normalnie jechać. Czyli tutaj ma przewagę nad takimi typowymi kurtkami przeciwdeszczowymi, zwijanymi w takiej małej poręcznej formie. Na pewno przewagą takich kurtek typowych, nawet za stóweczkę czy za mniej niż stóweczkę przeciwdeszczowych, jest to, że po zwinięciu składają się do mniejszej formy. Zwróćcie uwagę, to jakbym taką na pałę próbował pozwijać.
to ona może się zmieści do kieszonki, ale jednak jakąś tam swoją powierzchnię ma. Nie jest naprawdę źle, nawet do kieszeni w koszulce kolarskiej jakoś wam to wejdzie, ale jak próbowałem ją tak zwinąć w cywilizowany sposób, no to efekt jest taki, że po prostu ona mocno z kieszeni wystaje, natomiast zmieścić się jak najbardziej da. Materiał dobrze sobie radzi z zapachem, w tym sensie, że po wyschnięciu nie śmierdzi, nie wiem, mokrym psem. To też jest plus, jak wyjeżdżacie na kilkudniowy wyjazd, kurtka będzie mokła praktycznie codziennie, no to nawet jak nie macie możliwości wyprać jej codziennie, no to tak naprawdę nie będzie smrodu. Leży fajnie, nic nie łopocze na wietrze, jak dobrze dobierzecie rozmiar, nawet przy większych prędkościach, przy zjazdach rzędu 60-70 na godzinę, przy dobrym rozmiarze nie łopocze. Ściągacze są, działają. Jak widzicie, tutaj nie ma żadnego silikonu, więc tak naprawdę mamy tylko i wyłącznie dobre dopasowanie. Jeżeli nie dopasujecie dobrze, no to nam będzie się oczywiście przesuwała, nie ma tu żadnego silikonowego paska. Zamki YKK, ale to już jest dzisiaj standard. Aczkolwiek to jest taki detal, na który warto zwrócić uwagę. To jest naprawdę... Nie znam firmy, która próbowałaby coś robić dobrej jakości i używałaby zamków innej firmy. Jednak jest to taki drobiazg, ale przynajmniej daje gwarancję tego, że ten zamek nam się nie rozleci, nie rozsypie. Są jeszcze z takich detali, których może nie było widać na początku, to są odblaskowe paski z tyłu, dwa, jeden tutaj, drugi tutaj. No one faktycznie troszeczkę poprawiają widoczność, aczkolwiek chyba tutaj największym plusem jest ten kolor. Swoją drogą bardzo jestem ciekawy, jak to wyjdzie po korekcji kolorów przy montażu. Nie wiem, czy ten kolor będzie taki, jak on jest naprawdę, bo to nie jest taki pomarańcz kamizelki ratunkowej, tylko taki troszeczkę bardziej elegancki pomarańczowy. No nie wiem, trochę głupio jak facet mówi o takich rzeczach, ale ogólnie jest to bardzo ciekawy kolor i naprawdę fajnie wygląda. Więc pierwsze wrażenia w porządku, zatrzymać się będzie w dłuższej eksploatacji sprawdzać, no i też na pewno trzeba będzie ją sprawdzić w prawdziwych górach, tak po prostu zabrać ją w Alpy i zobaczymy, jak tam się to wszystko sprawdzi i w takich warunkach, powiedzmy, całodniowych, w całodniowej jeździe z większymi różnicami temperatur, jak się ta kurtka sprawdzi. Na razie na plus, sobie tutaj cieszymy się ostatnim dniem w Chorwacji. Jak widzicie, dzisiaj trasa została już zaliczona, a rybka lubi pływać.